Cześć, z tej strony Michała, to jest odcinek serii Tego jeszcze nie jadłem, w których przygotowuję przepisy po raz pierwszy po to, żeby pokazać Wam, że gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. Ze mną jest książka Marty Dymek, jadłem ją po polsku i to jest taki przepis. Ryż z jabłkami na mleku kokosowym. Zaraz zobaczymy, co mi wyjdzie. Batą jest ryż Arborio do risotta. Do tego będzie potrzebna woda, sól, kilogram jabłek, są z nami również jabłka, cynamon cejloński, sok z cytryn, mleczko kokosowe i cukier trzcinowy. To są wszystkie przepisy. Zaczynamy od ugotowania ryżu. Ryżu jest 1,5 szklanki, czyli około 300 gramów. Ryż mamy gotować w proporcji 1:1 ze szczyptą soli, także daję tu jeszcze troszkę wody. I ten ryż mamy, tą wodę mamy doprowadzić do wrzenia, a potem gotować, nie podnosząc pokrywki, przez około 10-12 minut. Mam tarkę, trzemy jajka. A tu mamy gotowe. I teraz tak. Wsadzić do małego garnka razem z cukrem, cynamonem i sokiem z cytryny. Przykryć i przez 8 minut mamy to podgrzewać. Jabłko jest, łyżka soku z cytryny, dwie łyżki cukru trzcinowego, dwie łyżeczki cynamonu. W naszym sklepie mamy teraz też nowość, poza cynamon cejloński mamy też cynamon cejloński cały w laskach, także będę miał dla Was rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach, jakie są Wasze ulubione dania z cynamonem i wybiorę 3 osoby wśród komentujących, które otrzymają ode mnie w prezencie kupon do naszego sklepu albo na cynamon mielony, albo na laski cynamonu, jak wolicie. Wow, ale pachnie. Jabłko z cynamonem, to jest to. Okej, okay. I teraz to będziemy podgrzewać na małym ogniu przez 5-8 minut. Powiem Wam, że jabłuszka wyszły naprawdę zatne, delikatnie słodkie, fajne, cynamonowe. Są już gotowe. Robię podmiankę. Po 10 minutach gotowania tak wygląda nasz ryż, do którego mam dodać 2 łyżki cukru trzcinowego. Puszka mleczka kokosowego. Mamy jeszcze to gotować między 5 a 10 minut na małym ogniu, aż ryż będzie miękki. Ok, teraz już rozumiem, dlaczego było tak mało wody do tego ryżu początkowo, bo mamy jeszcze drugi etap gotowania. 9 minut gotowania ryżu za nami. Muszę się przyznać, spróbowałem i ryż, i jabłka i są naprawdę mega. Dawno tak dobrego ryżu na jabłkach, z jabłkami nie jadłem, bo nie jadłem go od lat, ale naprawdę zmieniam nastawienie do tego dania. Nakładamy go najpierw na spód. Solidną porcję sobie ryżu. Podobno też fajnie smakuje na zimno. Spróbujemy jutro. I przykrywamy go jabłkami. Tak wygląda nasz ryż z bliska, zaraz go spróbuję. Jak dla mnie 10/10. Polecam ten przepis. Jeżeli chcecie więcej takich przepisów, to stawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!